premier Tusk ma wsparcie nasze. Ja nawet jestem tutaj bardzo radykalny. Gdybym jemu uległ, to dzisiaj dalej rządziłby PiS, może z Konfederacją. Nie ma takiego rządu, który by w jeden rok zrealizował cały swój program, a tu są cztery programy czterech partii, więc tego jest bardzo dużo. Co jest dla mnie teraz priorytetem? Na pewno składka zdrowotna. Juliusz Sobak, Portal Obronny. Witam Państwa, a moim gościem jest dzisiaj wicepremier, minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. No i oczywiście, ponieważ jest 15 października, minął rok, to chciałbym spytać, jak pan podsumowuje ten rok od strony ściśle politycznej. Udało się coś osiągnąć? Myślę, że bardzo wiele. Po pierwsze, dziękujemy wyborcom za to, że nam zaufali. Jednoznacznie wskazali, kto ma rządzić w Polsce. Ja na pewno z tych dokonań w obszarze bezpieczeństwa, obronności jestem zadowolony, choć zawsze może być jeszcze więcej i tak będę starał się prowadzić tą politykę, ale to, co się udało w całości, to na pewno zmiana relacji z Unią Europejską i odblokowanie KPO. To jest szansa dla Polski, to jest wzrost gospodarczy, to są inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne choćby naszego kraju. Kwestia podwyżek, którą podjęliśmy od razu po przejęciu władzy. 30% dla nauczycieli, 20% dla sfery budżetowej. Sprawy związane z bezpieczeństwem, czyli najwyższy historyczny budżet na armię. W tym roku 4,2% i 4,7% w przyszłym roku. Kolejne kontrakty, które zawieramy, ten najbardziej imponujący to zakup 96 Apache śmigłowców bojowych, które bardzo potrzebujemy. To jest wydatek 10 miliardów dolarów. No ja o to też będę jeszcze... Więc o tym będziemy pewnie jeszcze mówić, ale tych zmian, które się udało w sprawie rolnictwa choćby, uspokojenie sytuacji na wsi związanej z niekontrolowanym napływem zboża z Ukrainy, zablokowanie tego napływu, uszczelnienie granicy w tym względzie. Wielkim wydarzeniem, które na pewno dla nas wszystkich było ogromnym wyzwaniem, dla służb państwa, dla rządu, to była powódź i akcja pomocy podczas powodzi. I tutaj za wojsko, które odpowiadam, zdało egzamin. Dzisiaj mamy sytuację najlepszych ocen w historii dla polskiej armii. Więc z tych rzeczy jest satysfakcja. Inny sposób prowadzenia parlamentu, bo pamiętajmy, że to są rok od wyborów parlamentarnych do powołania rządu jeszcze 2 miesiące, bo gdyby PiS nie zwlekał z przekazaniem rządu, więcej by się udało zrobić. No tak, no ale też z tych takich rzeczy, które powiedzmy koalicja jako całość deklarowała, czy na przykład podwyższenie kwoty wolnej, czy obniżenie składki zdrowotnej, no te rzeczy i wiele innych tych deklarowanych jakoś to nie udało się, mam wrażenie, porozumienia tutaj wewnątrz rządu uzyskać. Różne punkty widzenia w tej sprawie, ale to, co się udało, to urlop dla przedsiębiorców, czyli wakacje od ZUS-u, pierwszy raz w historii już w tym roku. Sprawy związane z babciowym, czyli 1500 zł dla mamy czy taty co miesiąc, jak posyłają dziecko do żłobka, wracają do pracy. A jak zostają w domu, to kolejne pieniądze na rzecz wychowania dzieci. To za naszych rządów podniesiono z 500 do 800 zł świadczenie wypłacane rodzicom na dzieci, na pomoc w ich wychowaniu. Więc wszyscy ci, którzy wieszczyli, że będzie odwrót od tej polityki wsparcia dla rodzin, jest powiększenie, bo jest na przykład dziedziczenie emerytury. Czyli po współmałżonku będziemy mogli dziedziczyć emeryturę. Jeszcze nie wszystko się udało, bo jeszcze nie minął rok od powołania rządu. Po drugie, kadencja parlamentu trwa nie rok, tylko 4 lata. Nie ma takiego rządu, który by w jeden rok zrealizował cały swój program, a tu są 4 programy 4 partii, więc tego jest bardzo dużo. Co jest dla mnie teraz priorytetem? Na pewno składka zdrowotna i na pewno sprawy budownictwa mieszkaniowego. Te dwie rzeczy musimy w najbliższych tygodniach rozstrzygnąć i zrealizować. To by było takie fajne ukoronowanie też tego roku. Mam nadzieję, że do roku rządów, czyli do połowy grudnia, uda się dojść do porozumienia. My jesteśmy za obniżeniem składki zdrowotnej jak dla przedsiębiorców, jako PSL, i jesteśmy za 3 filarami w budownictwie. Budownictwo własnościowe,
mieszkania na własność i wsparcie państwa w tym zakresie, budownictwo społeczne i budownictwo spółdzielcze. No tak, no ale co pan powiedział, że trzeba dojść tutaj do porozumienia. Mam wrażenie, że w koalicji się coraz więcej tych punktów raczej spornych pojawia niż tych punktów, w których się zgadzacie, więc te 2 miesiące to może być troszkę mało czasu, żeby, że tak powiem, nadrobić te, w cudzysłowie oczywiście, zaległości. Wydaje mi się, że w sprawie składki zdrowotnej już wiele zostało powiedziane i nikt tu przecież nie chce ograniczać wpływów na rzecz zdrowia. Szczególnie ja jako lekarz chciałbym, żeby tych wpływów i wydatków na zdrowie było jak najwięcej. Ale nie możemy też doprowadzić do tego, że zlikwidujemy mały biznes, że będą upadać firmy, bo wtedy nikt tych pieniędzy i nikt tych składek zdrowotnych nie zapłaci. Więc muszą być takie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, które umożliwiają płacenie składek, również składki zdrowotnej. A od sprzedanego samochodu no trudno, żeby płacić składkę zdrowotną, bo to jest po prostu głupie i niepotrzebne. Więc myślę, że w tej kwestii dojdziemy do porozumienia i tak samo w sprawie mieszkań. To, że są różne zdania, to Bogu dzięki, bo monowładza zastąpiona została dyskusją w koalicji, która jest naturalna w polityce. To, że się toczy spory, to nie jest nic złego. To znaczy, one nie mogą wychodzić poza jakieś ramy, moim zdaniem. Nie mogą być chamskimi sporami. No tak, rozumiem, że tu chodzi o że tak powiem, utrzymanie pewnego poziomu dyskusji, a dyskusja zakłada, że wymieniamy się argumentami, potem osiągamy... To inaczej, jakbyśmy wszyscy myśleli tak samo w każdej sprawie, to po pierwsze byśmy tworzyli jedną partię. To byśmy nie wygrali tych wyborów, gdybyśmy poszli na jednej liście, bo o tym już ktoś, myślę, że większość zapomina, jaka była ogromna presja choćby na PSL, na mnie osobiście, żeby jedna lista. Ja to słyszałem wezwanie od świtu do nocy. Gdybym jemu uległ, to dzisiaj dalej rządziłby PiS, może z Konfederacją, ale na pewno PiS by był główną partią rządzącą dzisiaj w Polsce. No tak, ale też patrząc na to podsumowanie, tak jak powiedziałem, roku od wyborów, no to widać, że te, powiedziałbym, zaufanie i efekty tych waszych działań jakby nie rozkładają się równomiernie. Jak patrzymy na sondaże, to akurat Trzecia Droga traci, podobnie jak Lewica. Zyskuje głównie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, więc no, nie wiem, czy do końca doceniono wasze działania w ramach całego rządu. Pewnie zawsze mniejszym partnerom koalicyjnym jest trudniej. Oczywiście ja to doświadczenie już przechodziliśmy przez 8 lat rządząc Platformą i wiemy, że mniejszych koalicja kosztuje więcej. Dlatego musi być to docenienie wewnątrz koalicji tego działania. Ale jakbym spojrzał na różnego rodzaju sondaże tydzień przed wyborami, miesiąc przed wyborami i te dzisiejsze, to te dzisiejsze i tak bym brał w ciemno w porównaniu z tym, co nam dawano. Przecież nam przez wiele miesięcy mówiono, że my w ogóle nie wejdziemy do parlamentu. Później mówiono, że wyniki w wyborach samorządowych będą fatalne, a PSL jest trzecią siłą i tak naprawdę ma więcej wpływu na władzę w regionach niż PiS, który zajął pierwsze miejsce w wyborach samorządowych. I trzecia rzecz, która dowodzi, jaka jest nasza kondycja, to są wybory w Półtusku, uzupełniające na burmistrza, które odbyły się w minioną niedzielę i kandydat PSL-u zwycięża. Zwycięża nawet z kandydatką Koalicji Obywatelskiej, więc w finale było dwóch kandydatów z koalicji rządowej, a tu PSL wygrywa, więc jestem z tego bardzo zadowolony. No tak, ale też mam wrażenie, że tak jak pan powiedział, tutaj było starcie między koalicją a PSL-em. Mam wrażenie, że tych punktów spornych między koalicją a PSL-em i między panem a premierem się pojawia coraz więcej. I pojawia się też wiele punktów, w których razem mówimy jednym głosem, choćby sprawa zawieszenia prawa do azylu. To tutaj premier Tusk ma wsparcie nasze. Ja nawet jestem tutaj bardzo radykalny w tych rozwiązaniach i tak jak zawsze PSL pewnie jest umiarkowane w wielu kwestiach, to w sprawie ochrony granicy od początku jest radykalnie za ochroną granicy. Jako jedyne ugrupowanie spośród dzisiaj tworzących koalicję głosowaliśmy za budową uszczelnienia na granicy tego tak zwanego płotu, tej zapory, która jest na granicy, która okazała się w pomyśle dobra,
ale w wykonaniu przez naszych poprzedników słaba, bo w 20 sekund są w stanie, byli przynajmniej w stanie, w tych miejscach, w których nie jest zmodernizowana zapora, rozszczelnić ją ci, którzy nielegalnie chcą przekroczyć polską granicę w 20 sekund. Przeszkoleni już przez służby białoruskie i wyposażeni w odpowiedni sprzęt, który umożliwia im to, gdzie uszczelniamy tą zaporę. I tutaj mamy wielkie wsparcie premiera. A to dzisiaj rozmawiamy jeszcze przed posiedzeniem Rady Ministrów, na której będzie przyjmowana strategia migracyjna. PSL będzie za tą strategią, za uszczelnieniem jeszcze granicy, za zatrzymaniem czasowym i terytorialnym prawa do azylu. Tu nie czas na półśrodki. Tam po drugiej stronie stroją w bardzo często przeszkoleni bandyci, którzy atakują polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. No tak, ale to może państwo powinno jednak działać, że tak powiem, opresyjnie wobec tych przestępców, przeszkolonych ludzi. Natomiast no, prawo do azylu, jak zaznacza wiele osób, to jest jedno z tych praw, które uznaje i polska konstytucja, i prawo unijne, i prawo międzynarodowe. Jakoś musimy tutaj w tej przestrzeni prawnej, żeby znowu nie wywołać, tak jak w poprzednim, że tak powiem, systemie rządzącym, jakichś zakłóceń pomiędzy tym, jak funkcjonuje prawo poza Polską, a w Polsce. Jak pan myśli, że można to pogodzić, tą sytuację, no, taką dramatyczną sprzeczność, bym powiedział? Ja tu sprzeczności nie widzę, ponieważ ochrona granicy też jest wartością konstytucyjną. Ochrona państwowości jest wartością konstytucyjną. No tak, ale jak ona koliduje z azylem? I ona nie może kolidować z azylem w wypadku kogoś, kto nie dąży do ochrony azylowej w Polsce, tylko dąży do tego, żeby przedostać się do Unii Europejskiej. Bo jeżeli by dążył do ochrony azylowej, to mógłby po nią sięgnąć już w Turcji. Bo większość osób albo w Turcji, a na pewno na też nie przez przypadek jest szlak wytyczony przez Białoruś do Polski. Przecież to nie jest poszukiwanie azylu politycznego, tylko chęć znalezienia się opłaconego przez tych, którzy wykorzystują biednych ludzi we Francji, w Niemczech bardzo często. Oni nie zostają w Polsce, ale Polska jest odpowiedzialna za ochronę tej granicy dla Unii Europejskiej. Czy takie sytuacje się zdarzały w historii Unii? Tak. Kryzys migracyjny wywołał, że Dania, Austria, różne państwa, nie tylko ze wschodniej flanki NATO, ale Litwa i Łotwa, korzystały z różnych furtek, które są w prawie europejskim, na rzecz wzmocnienia ochrony swojej granicy. Finlandia zmieniła zupełnie prawo, wbrew wielu konwencjom, ale widząc ten atak hybrydowy, który był znacznie mniejszy na granicę w pewnym momencie rosyjsko-fińską niż białorusko-polską ze strony naszych adwersarzy, zmieniła też prawo swoje wewnętrzne. Będziemy chronić granice, to jest dla nas priorytet, to jest najważniejsze dla państwa polskiego. No tak, tylko powołuje się pan na przykład Finlandii, ale Finlandia tego prawa nigdy nie wprowadziła w życie. No, posiada w swoim systemie prawnym taką zabudowaną, jak pan powiedział, furtkę w pewnym sensie, no ale ona jest na przyszłość, nie na bieżąco, że tak powiem, do wykorzystania. Poza tym jakby pojawia się tu ryzyko, że jeśli my zastosujemy jakieś wyłączenia azylowe na wschodniej flance, to kto powstrzyma na przykład Włochów czy Hiszpanów i nagle się okaże, że na Lampedusie też nie działa prawo azylowe i co wtedy? No, Niemcy też zastosowali w ostatnim czasie, niezgodne z regułami, wprowadzenie kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen. No tak, ale albo my odpowiemy twardo wobec tych, którzy chcą naruszać polską granicę, albo będziemy ofiarą takiej europejskiej poprawności w tym zakresie i na Polsce to się skupi, że inni będą chronić swoje państwa, będą wprowadzać wewnętrzne ograniczenia, a Polska będzie
będzie bezradna. Polska nie będzie bezradna podczas naszych rządów. Dopóki my odpowiadamy za bezpieczeństwo, Polska nie będzie bezradna. Może ci, którzy mają inne zdanie w tej kwestii, by taką bezradnością się wykazali, ale na szczęście za sprawy ochrony granicy, za sprawy bezpieczeństwa w rządzie odpowiadają ci, którzy wiedzą, że to jest wartość najważniejsza. Odpowiada pan premier, pan minister Siemoniak, odpowiada Wojsko Polskie razem z Ministerstwem Obrony Narodowej. Będziemy bronić polskiej granicy. No tak, tylko czy że tak powiem, powoływanie się na to, że ktoś narusza prawo na pewno jest dobrym argumentem, bo ja pamiętam ten sam argument, że tak powiem, z czasów poprzedniej władzy, kiedy za każdym razem, jak naruszano prawo czy standardy europejskie, powoływano się na to, że ktoś kiedyś gdzieś to zrobił. Ja pamiętam bogatą dyskusję na temat budowy zapory. Tutaj były też różne przecież głosy, ale my zobaczyliśmy to, co się też dzieje w Europie, że tą inicjatywę od razu wsparły państwa, kilkanaście państw w Unii Europejskiej, również te doświadczone przez migrantów. Tu już wymieniałem i Danię, i Austrię, bo myślę, że to są przykłady państw, które w wyobrażeniu wielu, nawet z naszych słuchaczy, uchodzą za bardzo otwarte, za szczególnie Dania, a bardzo restrykcyjnie podchodzą do tych spraw związanych z migracją. Ja uważam, ale że podchodzą... Europa cała potrzebuje więcej protekcjonizmu i ochrony swojego terytorium. Ale jednak podchodzą, wie pan, w ramach obowiązującego prawa, no a to, nie to... w ramach tworzenia tutaj W ramach też wyłączeń, które w prawie europejskim dotyczących prawa azylowego znajdują się, bo też z tych wyłączeń korzystają i my z tego wyłączenia chcemy skorzystać. Jeśli chodzi o ochronę granic europejskich, ja uważam, że i wsparcie dla Europy Południowej w ochronie ich granic jest potrzebne, że Europa nie może być jedynym kontynentem, który z pełną otwartością będzie przyjmował migrantów, bo widzimy, jak to się kończy. Do jakich sytuacji dochodzi w wielu miastach europejskich. Polska jest od tego wolna i Polska musi pozostać dalej wolna od tego typu zachowań. No tak, tutaj myślę, że się wszyscy zgadzamy. To jest jedno z najważniejszych rzeczy, które chyba mamy do zrealizowania. I ono nie jest zapisane w żadnym programie wyborczym, ale ono jest bardzo często do nas kierowane. Rozmawiając z ludźmi na wielu spotkaniach, mówią: ochrońcie Polskę. I to jest nasze zadanie, my się z tego wywiązujemy. Ja wiem, że to boli na przykład prawicę. Boli te partie po prawej stronie, że nasz rząd centrowy jest po prostu skuteczny w tym wymiarze, bo oni by chcieli mieć, że oni mają tą jedyną receptę. No i stąd to ich skonfundowanie, no bo wiedzą, że chcemy dobrze, wiedzą, że idziemy w dobrym kierunku, no ale to nie są oni, no to nie mogą tego poprzeć. No i to już no tak, jest takie polityczne. Pojawia się tak. Różnego rodzaju rozważania. Pojawia się dziwna sytuacja, rzeczywiście trochę niespójność logiczna, ale ja bym chciał utrzymać, że tak powiem, kurs wschodni, bo wczoraj był pan na poligonie, widział pan ćwiczenia tej słynnej tarczy Wschód, jak to ma funkcjonować na tym odcinku, który powiedzmy został tak zasymulowany jako ten wstępny element. Jak pan widzi tą skuteczność? Myśli pan, że jest to rozwiązanie, że tak powiem, skuteczne, ale też realistyczne do szybkiego, że tak powiem, zaimplementowania na tych odcinkach najbardziej zagrożonych? Po pierwsze, wyciągamy wnioski z błędów naszych poprzedników. Gdy oni stawiali zaporę, to i nie przetestowali, dlatego jest do pokonania w 20 sekund. My testujemy różnego rodzaju fortyfikacje, różnego rodzaju budowle, sprzęt, które mają czynić, czy ukształtowanie, odpowiednie ukształtowanie terenu, które ma czynić tarczę Wschód bardzo skuteczną. I często proste rozwiązania, tylko w odpowiednim miejscu użyte, są najskuteczniejsze. Rowy przeciwczołgowe, jeże żelbetonowe, wykorzystanie różnego rodzaju takie ukształtowania terenu i wyznaczenie tych pasów, w których mogą przemieszczać się wojska przeciwnika i ich zablokowanie. Bardzo to wyglądało, myślę, nie tylko efektownie, ale efektywnie. I o to chodzi. Za to odpowiada Sztab Generalny, za przygotowanie całej operacji. To jest poważna funkcja w tym znaczeniu, że to jest największa inwestycja na wschodniej flance NATO i Unii Europejskiej. No tak, to się wpisuje w Bałtycką Linię Obrony,
którą też obserwujemy. Czy my te wydatki jesteśmy w stanie w tej chwili jak ich nie poniesiemy, to poniesiemy dużo większe wydatki związane z gorszymi sytuacjami. Po co to robimy? Po to, żeby żaden przeciwnik, żaden wróg nie chciał zaatakować Polski, żeby się ten atak na Polskę nie opłacał i żeby nie był możliwy. Odstraszanie i obrona, Narodowy Program Odstraszania, czyli pierwsza funkcja tego programu to jest odstraszenie przeciwnika. Na co ja tam zwracam bardzo dużą uwagę. Fortyfikacje, magazyny ze sprzętem, ochrona wojsk własnych, obrona cywilna, ochrona ludności, to jest bardzo ważne. Utrudnienie mobilności wojskom przeciwnika, to jest jedna z podstawowych zasad i ułatwienie mobilności wojskom własnym, ale systemy dronowe i antydronowe. Uważam, że to będzie z pożytkiem nie tylko dla bezpieczeństwa militarnego, ale bezpieczeństwa gospodarczego. Przemytnicy dzisiaj używają dronów do przerzutu choćby papierosów. Te drony stają się takim podstawowym zagrożeniem na wielu obszarach dla państwa. Dla wielu obszarach. To nie chodzi tylko o zagrożenie militarne, ale o zagrożenie właśnie gospodarcze. Więc to ufortyfikowanie czy systemy antydronowe pozwolą lepiej chronić również granice pod względem gospodarczym, pod względem walki z przemytnikami. My do tej pory, to już może nie Tarcza Wschód, ale koresponduje to też wciąż z tematem wschodniej granicy, tylko w tym roku zatrzymaliśmy 500 osób trudniących się nielegalnym przewozem ludzi przez granicę polsko-białoruską. 500 osób. Więc to pokazuje, jaki to proceder się stworzył i dlaczego my musimy wyjść tak ofensywnie w tej sprawie. Ja tak myślę, że to głównie były osoby nie tyle przemycające ludzi przez granicę, co raczej przemycające ludzi od granicy, bo to mam wrażenie, robi się bardzo poważny biznes. No tak, ale to przemytniczy. To jedno z drugiego wynika. Jasne, oczywiście. Znaczy oni biorą udział w nielegalnym przekraczaniu, bo jeżeli pomagają po przekroczeniu granicy, to biorą udział w łamaniu prawa polskiego, łamaniu standardów europejskich i niszczą to podstawową wartość ochrony granicy państwowej, do której Straż Graniczna jest powołana, a wojsko ją wspiera. No tak, tak cały czas wracamy do tematu wschodu, granicy i bezpieczeństwa, ale też jakby istotnym tutaj obszarem, w którym Ministerstwo Obrony działało w ostatnim czasie, to są duże zakupy. Wspomniał pan o śmigłowcach Apache, ale jest dużo tych zakupów, które jeszcze gdzieś, powiedział, mam wrażenie, że tak przebierają nogami w przedpokoju. Więc ja bym prosił tak krótko, żebyśmy podsumowali aktualną sytuację, jeśli chodzi na przykład o czołgi K2PL, bo to jest ważny program, bo angażujący polski przemysł. To zdążymy w tym roku? No, tu też musimy naprawić błędy po naszych poprzednikach, bo co zastaliśmy? Umowę wykonawczą na 180 czołgów, które są teraz dostarczone i bardzo dobrze. Ja idąc, i myślę, że to jest też walor, że akurat ja jestem ministrem obrony narodowej spośród różnych przedstawicieli partii koalicyjnych. Po pierwsze, jestem liderem partii i mogę forsować duże sprawy w tym względzie, bo zawsze siła polityczna lidera w koalicji jest większa niż tylko ministra. Druga kwestia, nie jestem zacieczewiony wobec naszych poprzedników. Jeżeli był dobry kontakt, to go będę kontynuował. I też to mówię publicznie na dyskusji na temat bezpieczeństwa państwa polskiego. Wyraźnie to podkreślałem. Dobre rzeczy będziemy kontynuować, złe rzeczy będziemy zmieniać. Tym się różnię na przykład od Antoniego Macierewicza, który pierwsze co zrobił, to albo opóźniał kontrakty na Patrioty, albo zrywał na Caracal. Więc to wróćmy do czołgów. To już wracam, tylko że musiałem oddać filozofię swojego działania. I co zastaliśmy? 180 czołgów K2, które płyną do Polski, przychodzą. Ale bez polonizacji. W planie jest 1000 czołgów. Tylko na 180 znaleziono finansowanie, tak, bo to była umowa wykonawcza, tamte to są umowy ramowe. Łatwo wpisać 1000, 2, 5 tysięcy, jak się określa ramy, a nie określa się finansowanie. O dziurze Błaszczaka pół biliona złotych, no to mógłbym bardzo dużo. Ale K2, druga transza. Dlaczego my dłużej negocjujemy? Bo w tym założeniu 1000 czołgów było, że dopiero w kolejnej 500-ce.
tak. będą pospolonizowane czołgi. A ja chcę, żeby w tej już transzy 180, ponad 180 czołgów, jedna trzecia już była spolonizowana. I nad tym trwają prace. My jesteśmy twardzi wobec naszych przyjaciół z Korei Południowej względem negocjacji i to zaczyna przynosić efekty. Zmieniono prawo w Korei. Mam nadzieję, że oferta finansowa będzie na tyle atrakcyjna, że będziemy mogli to podpisać. I to jest bardzo ważny kontrakt. Drugi, który chciałbym, żeby w tym roku był zawarty, to już jest tylko kwestie technologiczne. To jest Borsuk. Marzymy o tym od 10 lat. To jeszcze nasza koalicja przed rokiem 2015 rozpoczęła pracę nad Borsukiem. 10 lat prac nad tym pojazdem. I dopiero teraz jest szansa, żeby zawrzeć tą umowę. Do końca roku PGZ obiecał, że będzie gotowy, a my jako strona rządowa jesteśmy gotowi do zawarcia. Ponad 100 umów już zawarliśmy w tym roku. Również bardzo ważną, czy od momentu przejęcia rządów, na amunicję. I to, co jest dzisiaj dla rządu też priorytetem, to wybudowanie fabryki amunicji. Wybudowanie w Polsce i prywatnych. Wierzę, że to prywatni inwestorzy zrobią. Wiem, że działają w tym względzie i bardzo im za to dziękuję, bo przemysł prywatny też do naszych rządów jest promowany i na świecie i będzie wykorzystany. WB Electronics podpisało umowę w Korei podczas wizyty pana ministra Bejdy ze stroną koreańską. Czyli my też mamy sprzedawać do Korei, a nie tylko stamtąd kupować. Więc wiele tych ważnych umów jeszcze przed nami. Na wszystkie musimy znaleźć finansowanie. Budżet na przyszły rok jest największy w historii, o 50 miliardów większy niż w 2023 roku, kiedy rządzili nasi poprzednicy. No tak, ale też musimy uczciwie powiedzieć, że sporą część tego budżetu pochłaniają zakupy już dokonane. Dokładnie. I No i to jest właśnie miara odpowiedzialności, bo jakbyśmy byli tacy jak nasi poprzednicy, to przecież oni by przyszli i powiedzieli, no wszystko, co zawarli przed nami, to jest złe, musimy to zerwać, będziemy dużo wydawać, ale od początku jak gdyby. No to kiedy byśmy tą transformację armii przeprowadzili? Kiedy byśmy doprowadzili do zmiany? Jest wiele problemów też wynikających z źle podpisanych czy zawartych kontraktów na prędce. Kontrakt na FA-50 i brak uzbrojenia dla tych samolotów. Na razie one nie mogą pełnić funkcji szkolno-bojowych, tylko na razie mogą pełnić funkcje szkolne. I tak z tym były problemy od razu, jak przyszedłem do ministerstwa. Musiałem to naprawiać, bo nie były dopuszczone do lotów te samoloty. No nie były dopuszczone, bo nie podpisano. Nie spełniały certyfikacji. Nie podpisano odpowiednich dokumentów też. No ale jeśli chodzi o samoloty FA-50, to ja tu akurat wyjątkowo będę bronił. Ale ja mam dobrą opinię o tych samolotach. Ja nie tyle chcę bronić samoloty, co samą decyzję, bo to trzeba też uczciwie powiedzieć, że zanim samolot osiągnie tak zwaną gotowość operacyjną, czyli będzie mógł wykonywać jakiekolwiek misje inne niż szkolne, no to musi mieć przeszkolonych pilotów. Dokładnie, czyli potrzebujemy rok czy dwa co najmniej, żeby te samoloty mogły co innego robić. Tylko nic by nie przeszkadzało, gdyby ten samolot traktowany jeszcze jako szkolny, już był wyposażony w uzbrojenie. No ale mamy ten czas na to, uzbrojenie samolotu nie umożliwia, powoduje, że niemożliwym staje się szkolenie na tym samolocie. Jasne, ale też z drugiej strony ten okres jest wystarczający, żeby to uzbrojenie nabyć. Ktoś o tym nie pomyślał w pierwszej fazie. Tu się w pełni zgadzam, to jest wiele problemów, ale też jakby patrzę na to, że nawet w pana takiej polityce zakupowej też pojawiają się niespójności. Wspomniał pan o tym wielkim kontrakcie do 10 miliardów dolarów, czyli to będzie jakieś 40 z kawałkiem miliardów złotych, 96 śmigłowców Apache. No, jakby abstrahując już od różnych ocen tego, czy my potrzebujemy aż tyle, czy nie, bo to jest w ogóle cały temat na całą wielką rozmowę, ale no, jak porównam koszty tego zakupu z zaangażowaniem polskiego przemysłu, czy w ogóle offsetem, no to powiedziałbym, że homeopatyczne są te ilości w tym całym ogromie tego, co będzie się działo w Polsce w związku z tym ogromnym kontraktem, który no, dla Amerykanów no, to jest chyba jeden z największych w historii w ogóle. A na pewno będziemy drugim po Stanach Zjednoczonych użytkownikiem pod względem liczby. Za dłuższy czas. To i tak w tej perspektywie transformacji armii te najbliższe kilka lat, kiedy Apache będą do Polski dostarczane, jest dobrym osiągnięciem. Tam są dwa elementy, na którym my negocjowaliśmy offset
który i tak jest większy niż za naszych poprzedników, bo tam przeważnie offsetu nie było. Ale tak, to prawda, że to nie są takie wymiary pewnie, o jakich byśmy mieli najskrytsze marzenia. Też bym chciał, żeby było więcej i wierzę, że w kolejnych będzie więcej, ale tu był ważny argument. Po pierwsze, trzy umowy offsetowe, po drugie leasing. 8 maszyn już najszybciej, jak to możliwe, dostarczonych do Polski, żeby już zdobywać umiejętności. I zmiana w wyszkoleniu pilotów, która będzie bardzo ważna. Też cała sfera w tej umowie podpisana ze szkoleniem, ze serwisowaniem, zdolności serwisowe, które nabieramy właśnie w umowie offsetowej. Nie tylko dla Apache, ale de facto dla większości śmigłowców przez nas użytkowanych. Kilka lokalizacji, Łódź, Mielec, będą w to zaangażowane, więc będziemy mieli tutaj swoje pole do popisu. Co chcę zrobić w szkoleniu pilotów śmigłowców, żeby te maszyny miały załogi, zreformować je w taki sposób, żeby też podoficerowie mogli na nich latać, starsi podoficerowie mogli na nich latać, a nie tylko oficerowie, bo nie będziemy mieli możliwości wyszkolenia, jeżeli nie zmienimy systemu szkolenia. No tak, ale to niezależnie od tego, kogo będziemy szkolić, potrzebujemy więcej śmigłowców do szkolenia, również do tego szkolenia przed Apaczem, bo tutaj zgadzam się, że ten leasing jest ważny, bo nam pozwala na zdobycie zdolności, tak, umiejętności wcześniej czyli, niż... Czyli tak naprawdę uniknięcie tej sytuacji, którą mamy z FA-50, że musimy dopiero teraz szkolić pilotów, instruktorów i tak jak dalej. Tak. Natomiast no, jakby tu widzę, że też trzeba ogromne pieniądze zainwestować w cały system w ogóle kształcenia pilotów, bo będą F-35, będą Apache. No, też trzeba wymienić flotę śmigłowców, że tak powiem, tych posowieckich, które się powoli wykańczają. Wielozadaniowych. No, powódź pokazała, jak bardzo potrzebne były śmigłowce wielozadaniowe. Karakale miały tą funkcję spełniać. Mielibyśmy ich dzisiaj 50, nie mamy. No, mogły to być też Black Hawki lub AW-130 czy 149, no, no ale, pytanie, ale rozumiem, pytanie, że... Czy akurat AW-149 by się spełniło swoją rolę w tych działaniach? Różne są opinie, ale na pewno ja uważam, że potrzebujemy też większych śmigłowców, które mogłyby właśnie skutecznie stanowić wsparcie w przerzucaniu big bagów czy transportowaniu żołnierzy w niedostępne miejsca lub ewakuacji ludności. Czyżbyśmy zahaczali już o temat śmigłowców Chinook ciężkich? Które... De facto tak. Nie mówiłem o tym nigdzie wcześniej, ale myślimy o tym w ministerstwie, bo uważam, że tego typu sprzęt jest nam po doświadczeniach również spoza militarnych działań wojska, a ich będzie coraz więcej w moim przekonaniu w najbliższych latach. Potrzebny jest tego typu sprzęt i potrzebne jest rozważenie zakupu. No to dobrze wiedzieć i widzieć, że ministerstwo, że tak powiem, w szybkim tempie wprowadza wnioski z tego, co się dzieje, no bo tak jak pan powiedział, to są wnioski z sytuacji... No sprzed dokładnie miesiąca, bo 15 podejmowaliśmy pierwszą uchwałę o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, więc po miesiącu wiemy, czego też brakuje, co mogłoby być bardzo użyteczne na pewno. My tutaj wystawiliśmy około, jako wojsko, 18 śmigłowców, Mi-17, Black Hawki, policja też użyła swoich Sokoły oczywiście do monitorowania, patrolowania czy ewakuacji, ratownictwo medyczne, ale duże śmigłowce na pewno by się przydały, które by mogły nawet 400 żołnierzy przecież przerzucić w odpowiednie miejsce i zrzucać nie jeden big bag, tylko kilka czy kilkanaście. No tak, to możliwości śmigłowca Chinook rzeczywiście są unikalne. Unikalne i ogromne. No to mnie bardzo cieszy. Może jeszcze pan się podzieli jakimiś informacjami co do tego, co jeszcze powódź nam, że tak powiem, zmieniła w tym podejściu? W sprawie zarządzania kryzysowego i też już podjąłem działania, żeby Akademia Sztuki Wojennej, która wierzy, że w przyszłym roku już będzie uniwersytetem, tak naprawdę zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, bo potrzebujemy takiego uniwersytetu, który będzie kształcił i wojskowych, kadrę dowódczą,
ale też samorządowców, osoby, które odpowiedzialne są za zarządzanie kryzysowe. Ewidentnie widać, że w tym względzie przygotowanie na wyższym poziomie, tak naprawdę przygotowanie... No, brakuje nam też obrony cywilnej. Do decyzyjności w trudnych momentach podejmowania decyzji jest po prostu potrzebne, że każdy samorządowiec, zostając wójtem, burmistrzem, moim zdaniem powinien w pierwszych tygodniach swojego urzędowania obowiązkowo pójść na kilkudniowy przynajmniej kurs z zakresu zarządzania kryzysowego, certyfikowany przez dzisiejszą Akademię Sztuki Wojennej. Wierzę, że za chwilę uniwersytet, który będzie szkolił w sprawach bezpieczeństwa narodowego. A jeśli chodzi o tworzenie tych, że tak powiem, stałych związków pomiędzy samorządem, wojskiem, tymi służbami ratowniczymi, to myślę, że też sytuacja powodzi pokazała, że coś nie do końca, że tak powiem, spina się i było widać te problemy. Dopóki często nie wszedł komisarz z Państwowej Straży Pożarnej, no widać, że duże kompetencje powinien w czasie klęski żywiołowej uzyskać Państwowa Straż Pożarna. Wojsko ma tutaj charakter wspierający i pomocniczy w tych działaniach, tak jak na granicy. Więc wystawienie 25 tysięcy żołnierzy, moim zdaniem, w pewnym momencie było kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze, udało się obronić wiele miejscowości, Wrocław. Po drugie, sama obecność żołnierza już dawała poczucie bezpieczeństwa. Po trzecie, w operacji Feniks, czyli usuwania skutków powodzi, bez zaangażowania żołnierzy, wojsk inżynieryjnych, które postawią, i to też chyba będzie informacja, którą już mogę przekazać, że najprawdopodobniej 26 października most w Głuchołazach będzie oddany do użytku. Ale zabezpieczyli wiele mostów, dróg, usuwają różnego rodzaju drzewo, które zblokuje zbiorniki wodne. Mają tutaj mnóstwo doświadczenia. Ja myślę, że... Masę pracy. Panie ministrze, ja myślę, że to jedna z tych ważnych rzeczy, o których trzeba powiedzieć, bo pojawiło się wiele głosów, że wojsko nie powinno być angażowane. I... Nie, gdyby nie wojsko, to naprawdę ja myślę, że trzeba też skutki powiedzieć... powodzi byłyby dużo, dużo gorsze. Ja też myślę, że trzeba powiedzieć o tym, że wojsko w takich warunkach ekstremalnych również ćwiczy te umiejętności, które mu będą potrzebne w warunkach bojowych. No, wojska inżynieryjne, logistyka to są te obszary, których niestety za bardzo już nie zdążymy poruszyć, a są bardzo ważne. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, ale to są te obszary, które też są tutaj w gestii Ministerstwa Obrony. Wojsko zdało egzamin z pozamilitarnego zaangażowania w działaniu na rzecz państwa. I ci, którzy mówią, no wojsko powinno tylko się szkolić i być gotowe na wojnę, no to też jak uzyskać pełną akceptację społeczeństwa w ogromnych wydatkach? Jeżeli ludzie nie widzą tego przez wiele tygodni, miesięcy czy lat, pomocy wojska, zaangażowania, te pozamilitarne działania, one są równie ważne, bo one mówią do obywatela, do podatnika, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, którą możemy wydać na bezpieczeństwo państwa polskiego, bo to dzięki wam. Ale jeżeli widzicie państwo tego żołnierza, że on pomaga w momencie kryzysu, trudności, to tym bardziej mówcie tak, to jest ten kierunek, to jest ta droga, tu warto wydawać pieniądze. Więc to też ma ten walor, oprócz dbania o bezpieczeństwo państwa, do którego wojsko jest powołane. I z tego będziemy korzystać nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej, które się bardzo dobrze sprawdziły, a takim wdzięcznością jest wobec pracodawców zatrudniających WOT-owców ustawa, którą przedstawiliśmy. Nasi poprzednicy przez wiele lat nie byli w stanie tego zrobić. Ja jestem w stanie to zrobić i zrobiłem, pan prezydent podpisał ustawę dotyczącą ulg dla przedsiębiorców od 12 do 36 tysięcy preferencji w zamówieniach publicznych, innego rodzaju wypłacania tego takiego startowego dla WOT-owca, który przystępuje do służby wojskowej, wstępuje do wojska. Więc naprawdę mamy kilka fajnych rozwiązań, doceniających również Wojska Obrony Terytorialnej, którym bardzo serdecznie dziękuję, i wojska operacyjne, których było najwięcej podczas akcji powodziowej. No tak, tutaj też widać tą synergię, jak to się ładnie mówi, pomiędzy tym WOT-em, no, który już po raz kolejny potwierdził, że tak powiem, sensowność swojego założenia jako rodzaju sił zbrojnych i tych operacyjnych sił zbrojnych, a ja niestety
Muszę kończyć naszą rozmowę, mimo że weszliśmy na bardzo ciekawe tematy i myślę, że widzowie chętnie by jeszcze posłuchali i co ma pan do powiedzenia, ale niestety muszę panu bardzo podziękować i pożegnać. Wierzę, że następnym razem będziemy mogli jeszcze o kolejnych sprawach. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Dziękuję również państwu. Oczywiście zapraszam do czytania portalu.